Małgorzata Potocka, 66L. Boi się o życie córki Weroniki Ciechowskiej, która mieszka z mężem w Nowym Jorku. Doniesienia z oceanu są dramatyczne. Jej telewizor jest włączony niemal non-stop. Aktorka, która jest też dyrektorką teatru w Radomiu, chce być na bieżąco nie tylko z wiadomościami o pandemii w Polsce, ale też w Stanach Zjednoczonych. Reklama jej starsza, córka Matylda i wnuk Tadeusz są bezpieczni, zamknięci w domu w Warszawie. Ale Weronika Ciechowska z mężem, mieszka w Nowym Jorku, a tam sytuacja jest zatrważająca. Artystka z przerażeniem ogląda doniesienie z oceanu. Wieżowiec Empires State Building świeci i wyjęczem syrena karetki. To chod składany medykom którzy walczą o życie tysięcy ludzi. Central Park stał się ogromnym szpitalem polowym, a u wybrzeży rzeki Hudson zacumował okręt wojenny, przeznaczony na szpital. W epicentrum tego szaleństwa jest jej młodsza latorośl, która w dodatku codziennie chodzi do pracy w dużej korporacji. Co? Prawda zachowują wszelkie procedury bezpieczeństwa, ale nikt nie może czuć się bezpieczny po wyjściu z domu. Pracują po dwie osoby w jednym pomieszczeniu. W maseczkach, wszędzie są płyny do dezynfekcji. Wera pracuje z mężem, więc czuje się raźniej. Liczę na ich mądrość i ostrożność. Ale i tak boję się o nich, mówi gwiazda w rozmowie z na żywo. Czytaj dalej, na następnej stronie.